Ewa, Ascensja, Diabetes Care, podróż w kierunku Eversense. Zapraszam. Tak, chcieliśmy dzisiaj Państwa razem z Jerem zabrać w tą podróż w kierunku Eversense. Chciałam przybliżyć Państwu zagadnienia dotyczące refundacji. Jerry, następny slajd poproszę. Ponieważ wiedzą, że od 1 stycznia, kiedy systemy ciągłego monitorowania glukozy weszły na listy refundacyjne, że również znalazł się na tej liście system Eversense E3. Więc tak, znalazł się i chciałabym Państwu przybliżyć kilka takich technicznych informacji dotyczących refundacji, a potem z Jerem podzielić się kilkoma doświadczeniami związanymi z użytkowaniem Eversense'a. Dalej, proszę. Nie przeskakuję. O. Może zacznę, Szanowni Państwo, od tego, kto jest uprawniony w ogóle do wystawiania zleceń na system ciągłego monitorowania glukozy Real-Time Eversense E3. Znaczy w ogóle na wszystkie systemy ciągłego monitorowania. To są diabetolodzy, endokrynolodzy i diabetolodzy w pediatrii, czyli dziecięcy, endokrynolog, kardiolog, geriatra, położnik i ginekolog, perinatolog, endokrynolog i ginekolog, endokrynologii i ginekologii i rozrodczości, pediatra lub w chorobach wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, tam Państwo też możecie iść po zlecenia na systemy ciągłego monitorowania, oraz zlecenia mogą kontynuować pielęgniarki lub położne, które oczywiście mają uprawnienia do wystawiania recept, ale są zatrudnione w poradni lub na oddziałach diabetologii przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej. I całkiem duża grupa osób może wystawiać zlecenia. Dalej poproszę. Czy mnie słyszysz, Jerry? Tak, Ewa, słyszycie, po prostu ten system ma kilka sekund opóźnienia. Gdzie można realizować zlecenia na Eversense E3? Tak samo jak wspominał Michał, Diabetyk 24, sklep medyczny, tam można zakupić i sensory, i transmitter, i plastry. Tak naprawdę w diabetyku, sami Państwo wiecie, najlepiej jest wszystko. Dalej. Jakie są kody wyrobu na zleceniu, jakie powinny znaleźć się kody na zleceniu, żeby mieć transmitter i sensor? Na transmitter to jest 136A, na sensor 135B. Chciałabym tylko tutaj jeszcze zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Jeżeli mówimy o użytkowaniu Eversense'a, to mówimy, że on działa 180 dni i taka jest prawda, że sensor działa 180 dni, ale jeżeli chcemy zabezpieczyć cały rok i mieć zlecenie na cały rok, to potrzebujecie Państwo jednego transmitera i dwóch sensorów. I w związku z tym koszty użytkowania w pierwszym półroczu będą inne niż koszty użytkowania w drugim półroczu. Proszę dalej. I to wszystko tutaj będzie w tabelce ładnie rozpisane. Koszty użytkowania przez pierwsze 6 miesięcy. Oczywiście jeśli chodzi o systemy real-time, no to mamy taki podział, że pacjenci między 18 a 26 rokiem życia z cukrzycą typu pierwszego lub trzeciego, leczeni przy pomocy pompy, osobistej pompy insulinowej z nieświadomością hipoglikemii. I koszt dla tej grupy pacjentów sensora, samego sensora to jest 1850 zł, transmitera 1321, i to są koszty po refundacji, natomiast dochodzą do tego plastry, 180 sztuk i plastry są nierefundowane. Koszt na 6 miesięcy plastrów to jest 500 zł, więc na czerwono widzicie Państwo kwotę użytkowania wszystkiego przez pierwsze 6 miesięcy, to jest 3671. Ale uwaga, transmitter kupujemy tylko raz na rok. Druga grupa pacjentów to jest po ukończeniu 26 roku życia, też z cukrzycą typu pierwszego lub trzeciego, wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii. I tutaj koszty sensora na te pierwsze 6, koszty sensora to są 2858 zł, transmitera 1321, plastry tak samo bez refundacji 500 zł, ale w tej grupie
Koszt pierwszych 6 miesięcy jest wyższy, bo jest 4679 zł. I tutaj też są koszty transmitera, który kupujemy raz na rok. Natomiast na następnym slajdzie są koszty kolejnych 6 miesięcy. Jerry, proszę. I one będą niższe, ponieważ w kolejnych 6 miesiącach już nie kupujecie Państwo transmitera. Dobrze. I 3 godziny później. Spokojnie przechodzi. O, dzięki. Tutaj koszty kolejnych 6 miesięcy w tej pierwszej grupie pacjentów między 18 a 26 rokiem życia, to już widzicie Państwo, jest 2350, bo to jest tylko koszt transmitera i plastrów. I w drugiej grupie wiekowej, czyli po ukończeniu 26 roku życia, też jest tylko koszt sensora i plastrów. To jest 3358 zł. Jeżeli byśmy chcieli mówić o kosztach rocznych, dalej Jerry, proszę. Jak to wygląda w skali roku w obu grupach wiekowych? Ja nie przewidziałem, tam są te strzałki, które się przewijają, ale już idzie dalej. Okej, dzięki. To cały rok w grupie wiekowej między 18 a 26 rokiem życia, za cały rok, to są koszty 6021 zł, a w grupie po ukończeniu 26 roku życia to jest 8037 zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały rok, gdzie wchodzą dwa sensory, transmitter i plastry, dalej Jerry, jedno kliknięcie proszę. Jeżeli popatrzymy na cały rok i podzielimy na miesiące, na koszty miesięczne, to wygląda w ten sposób, że w grupie pacjentów między 18 a 26 rokiem życia, to jest koszt miesięczny 502 zł użytkowania Eversensa, a w grupie wiekowej po ukończeniu 26 roku życia to jest 670 zł. Przygotowaliśmy taką symulację, bo często Państwo pytacie, jak wyglądają koszty miesięczne, bo jednorazowo to jest tak trochę więcej, ale miesięcznie, jak się okazuje, to wcale dla wielu pacjentów są bardzo akceptowalne te koszty. Dalej Jerry, proszę. Jak Państwo wiecie, Eversense jest jedynym implantowanym systemem ciągłego monitorowania glukozy, czyli jest implantowany pod skórę. I pacjent nie robi tego sam, czy osoba chorująca na cukrzycę nie robi tego sam, tylko robi to lekarz. W Polsce mamy wiele placówek, gdzie właśnie implantujemy Eversensa. Są to placówki internistyczne, gdzie implantacją zajmują się diabetolodzy i to jest ta zielona łezka. Państwo widzicie różne miasta w Polsce. Fioletowa łezka oznacza placówki chirurgiczne. Do współpracy również zaprosiliśmy chirurgów, wychodząc naprzeciw i niektórym diabetologom i Państwu, bo nie każdy diabetolog chce zajmować się implantacją, natomiast no, chirurdzy z racji swojej codziennej pracy, dla nich to jest bardzo, bardzo prosta procedura, którą wykonują w kilka minut. W zależności od tego, jakie Państwo macie preferencje, czy chcielibyście przez diabetologa być implantowani, czy przez chirurga, do wyboru w Polsce jest wiele miejsc. Otwieramy coraz więcej, ponieważ coraz więcej pacjentów korzysta z tego systemu. Myślę, że to jest taki moment, że mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany Eversensem albo w ogóle chciałby dowiedzieć się więcej, to zawsze można skorzystać z naszej infolinii albo poprosić o kontakt do przedstawiciela, który zajmuje się Eversensem i umawia implantacje i edukuje pacjentów i jest, świadczy taką opiekę posprzedażową również. Warto skorzystać z takiego rozwiązania, bo być może nasz przedstawiciel rozwieje Państwa wątpliwości, odpowie na jakieś pytania. Skontaktowanie się z naszym przedstawicielem nie zobowiązuje Państwa do zakupu Eversensa, ale też z doświadczenia wiem, że rozwiane wątpliwości pozwalają na podjęcie tej decyzji i potem na przykład pacjent ma 6 miesięcy pełnego komfortu i również dyskrecji, o której dzisiaj Michał bardzo wspominał. I to są takie informacje techniczne dotyczące i refundacji i placówek implantujących. Natomiast teraz chciałam Jerry Ciebie zaprosić do tego, żebyś Ty się trochę podzielił swoimi doświadczeniami. Powiedz mi, podziel się z nami, co sprawiło, że w ogóle sięgnąłeś po Eversensa?
Ja mam ochotę w ogóle zacząć w ten sposób. Cześć, jestem Jerry, jestem największym fanem Eversensa w Polsce. Tak, dzięki Ewa za tą techniczną część, z racji tego, że faktycznie no nie jesteś użytkownikiem Eversensa. Cieszę się, że mogę ja tutaj kilka słów ze swojej strony dodać. Znacie mnie od tej strony, że jestem freakiem technologicznym, jestem fanem cyberpunka, może nie gry, ale ogólnie klimatów cyberpunkowych i uważam, i całe życie uważałem, że to technologia nas wyleczy z cukrzycy, a nie znajdzie się przynajmniej w najbliższym czasie lekarstwo na naszą chorobę. Dlatego od początku, od kiedy technologie się pojawiły w Polsce, czyli od 2017-2018 roku, korzystając z technologii, zauważyłem w sobie coś takiego, że zaczęło mi bardzo mocno przeszkadzać ilość tego sprzętu, nie? Bo tutaj jakiś czytnik, tu jakiś sensor przyklejony, coś tam. Zaczęło się tego robić tyle, że zacząłem dołączyć właśnie, dlatego też moja lekcja pierwsza, do miniaturyzacji tego sprzętu. I Eversense, dlaczego ten Eversense? Dlatego, że po pierwsze jest pod skórą, jest niewidoczny, mogę odkleić w każdej chwili ten plaster z nadajnikiem i w ogóle tego nie widać. Mogę iść podprysznić się, tak zwany zrobić naked shower, jest taki zwrot w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, czyli taki nagi prysznic, czyli nie mając na sobie żadnego sensora dodatkowego, transmittera, przyklejonego plastra, mogę się, tak jak mnie Bóg stworzył, wykąpać pod prysznicem. To jest jeden z plusów. Drugi plus, idę na basen, jeżeli nie potrzebuję wsparcia CGM-u, chociaż akurat Eversense tutaj fajnie pozwala to wsparcie mieć, bo transmitter działa niezależnie, ale mogę też ten transmitter odkleić i po prostu iść na basen, wykąpać się w morzu, również bez takiej utraty. No i trzeci taki powód, to znaczy to nie był powód skorzystania z Eversense, ale to jest warto tutaj zauważyć coś, co po pierwszym okresie użytkowania tego systemu zrozumiałem bardzo, bardzo mocno, to jest fakt, że ten plaster to naprawdę można odkleić i przykleić. To jest coś, co należy bardzo mocno podkreślić. Wielu z was też pewnie wie, że ja jestem ojcem trójki dzieci w różnym wieku. Od samego początku, jak się ma dzieci, pewnie wiele z was to również doświadczyło, dzieci się tymi wszystkimi sensorami po prostu interesują, bo to jest ciekawe. Więc potrafią złapać, zerwać, pociągnąć i uszkodzić totalnie CGM, czy tam sensor, za który zapłaciliśmy jeszcze niedawno bez refundacji ciężkie pieniądze. Więc na tym etapie warto podkreślić, że ostatnio nawet kilka miesięcy temu zauważyłem na dole na podłodze taką czarną kropkę, przyjrzałem się, patrzę, to jest mój transmitter od Eversense'a. Okazało się, że przed chwilą Marcin, mój najmłodszy syn, po prostu mi go zerwał i zrzucił na ziemię. Przykleiłem z powrotem, jest oszczędność pieniędzy, więc wracając do tematu, jest to coś, co w moim odczuciu jest niesamowicie komfortowe, to, że przez 180 dni nie trzeba tego przedłużać, nie trzeba podklejać kolejnym plastrem, codziennie dajemy skórze oddychać, dzięki temu nie ma żadnych odczynników zapalnych, jakichś alergii, uczuleń itd., itd. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jerry, a powiedz, jest szansa, żebyś pokazał, jak się nakleja i odkleja plaster z transmitterem? Czyli Misiek się nie rozebrał, ale ja się może rozbiorę. No przynajmniej ramię pokaż, jeśli możesz. Wiesz, a ja w międzyczasie... Chciałem się pochwalić, że mam super, najpierw, że ja mam super bluzę, jak już ją zdejmuję. Polecam sklep Gadżety Diabetyka. Karolina, pozdrawiam serdecznie. Ja jestem ekshibicjonistą cukrzycowym, tak się nazywam ostatnio, więc wszędzie, gdzie mogę, to moją cukrzycę podkreślam. Ale zaraz pokażę wam też ten nadajnik, transmitter, przepraszam. O. Tak wygląda transmitter. Tak wygląda bez transmittera. Czyli odklejam, przyklejam. Z powrotem. Dzięki. Odklejam. Czekajcie, bo teraz muszę sensor wyczuć. To ty wyczuwaj sensor, a ja w międzyczasie postaram się odpowiedzieć, bo pojawiają się pytania na czacie. Pan chyba Łukasz zapytał o dzieci, czy planujemy u dzieci. Eversense jest zarejestrowany od 18 roku życia. Natomiast off-label stosowany jest u młodszych osób, ale to już zgoda rodziców. Jest u nastolatków takich 15, 16, 17 latków. U młodszych dzieci nie mamy takich doświadczeń. Pojawiło się poczekaj pytanie... chwilę, Ewcia, przepraszam, tak? Bo była informacja, że nie było nic widać, więc pokazuję jeszcze raz na dużym ekranie, okay. Bo faktycznie było na małym, bo niektórzy na telefonach komórkowych nie widzieli, więc aha. Na czacie uwaga, jeszcze raz odkrajam i moment.
i przyklejam z powrotem przyklejam na ramię. Trzyma się, nie wypada. Dziękuję, wracamy do prezentacji. Dziękuję. Pojawiło się pytanie dotyczące awaryjności sensorów. Może się zdarzyć awaryjność, bo jest to sprzęt, natomiast jeżeli się zdarza, to nie jest to bardzo często, ale jeżeli zakupicie Państwo Eversensa i zdarzyłoby się cokolwiek z sensorem do 90 dnia użytkowania, dostajecie Państwo na wymianę nowy sensor. Jeżeli wydarzyłoby się coś po 90 dniu użytkowania, to dostajecie Państwo zwrot kosztów, ale nie od ceny refundowanej, tylko od 100% wartości całego sensora. Ta sama Pani pytała o pomiary, czy są zafałszowane. Nie, nie są zafałszowane i zaraz nawiążę do kolejnego pytania, do dokładności pomiaru. Jerry, powiedz coś o dokładności pomiaru, bo z Twoich ust to będzie brzmiało inaczej niż ja będę to mówiła. Okej, generalnie tak, jeżeli chodzi o dokładność pomiaru, możecie zobaczyć na moim Instagramie, bardzo zdarza mi się, może nie tak, że często, ale zdarza mi się nawet pokazywać porównanie przy kalibracji systemu do wyniku z glukometru. Generalnie Eversense jest na tym etapie i na dzień dzisiejszy najdokładniejszym systemem zarejestrowanym w naszym kraju, MART na poziomie 8,5% i z mojego doświadczenia, absolutnie abstrahując od danych, no jest to w moim odczuciu naprawdę bardzo dokładny system, któremu można w 100% zaufać. Oczywiście tutaj się pojawi pewnie to ta kwestia tej kalibracji, ponieważ system Eversense, ta nowa wersja Eversense E3 po 21 dniach przychodzi, bardzo często przychodzi w system jednej kalibracji dziennie. I to nie jest kwestia, od razu warto podkreślić, to nie jest kwestia tego, żeby to dokładność w nim, jakby przypilnować te dokładności, tylko to jest kwestia już weryfikacji tego systemu. Nie zdarzyło się po 21 dniu, bo tak jak z każdym systemem CGM, to jest tak jak pierwsze dni na innych systemach też są różne, jeżeli chodzi o dokładność, tak samo tutaj pierwsze kilka dni może być troszeczkę różnic, jeżeli chodzi o poziom cukru, ale cały okres praktycznie tych 180 dni, a ja jestem po pierwszym Eversense E3, właśnie na drugim sensorze Eversense E3, tym 180-dniowym, przez cały okres 180 dni, słuchajcie, do ostatniego dnia, do momentu, kiedy go wyciągnęli z kubaniec, był dokładny. Bo już myślałem, że może pod koniec tam coś się będzie działo, jakieś będą rozjazdy. Nie, absolutnie nie było takiej sytuacji. Do samego końca dokładność była na bardzo, bardzo wysokim poziomie, porównywalna z glukometrem, rozjazdy rzędu 10 maksymalnie, jeżeli chodzi o poziom, więc absolutny hit, jeżeli chodzi o dokładność. Ja tak czytam pytania w międzyczasie na czacie i pojawiło się pytanie dotyczące, czy rozbieżność między glukometrem a Eversensem jest krótsza. Eversense ma najniższy MART spośród wszystkich systemów ciągłego monitorowania, co oznacza, że jest najdokładniejszy. I rzeczywiście tak jest. I jeszcze pokazuje trendy, w związku z tym można bardzo szybko wyciągać wnioski. Ty przyklejałeś i odklejałeś plaster, pojawiło się pytanie, czy plaster uczula. Ja najpierw powiem, że plastry w Eversense są na bazie silikonu medycznego, czyli nie uczulają, ale ty, Jerry, możesz powiedzieć ze swoich doświadczeń, czy tobie się zdarzyło, żeby plaster ciebie uczulał? Absolutnie nie. Nie miałem nigdy żadnych odczynów alergicznych. Oczywiście ja też mam wrażenie, czasami, że mam skórę z azbestu i żaden nigdy plaster mnie nie uczulały, absolutnie. Aczkolwiek tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli ten plaster jest codziennie wymieniany, to ta skóra raz dziennie, przynajmniej też przez te 15 minut ładowania, czasami krócej, jest w stanie pooddychać, więc nie ma prawie że w ogóle szans na to, żeby cokolwiek się złego na tej skórze działo. W porównaniu do innych systemów, które przez 14 dni, czasami przez dłużej, jeżeli ktoś przedłuża niektóre sensory, to podkleja kolejnymi plastrami i ta skóra po prostu tam się dusi pod tym wszystkim, więc tutaj nie ma takiego strachu. Przy Eversense są dwa rodzaje plastrów. Jeden taki oddychający, biały perforowany i drugi całkiem przezroczysty, jeżeli potrzebujecie Państwo w jakichś sytuacjach, żeby plastra nie było widać. Natomiast jest większa ilość tych plastrów oddychających i naprawdę sprawdzają się świetnie. Jerry, powiedz mi, który to jest Twój sensor już? Policzyłem ostatnio, że 7. O, gratuluję. I przez 7 sensorów nie było uczulenia na plastry. Lucky 7. Wiesz co, nie, nigdy nie było uczulenia na plastry. Miałem już 7 implantacji. 7 plus 1, 8. I
Tak już nawiązując, troszeczkę przyspieszając odnośnie tej implantacji, bo tutaj pokazałem już nawet to zdjęcie ze slajdu kolejnego implantacja ostatnio w Warszawie, w Life Institute. Ja to często porównuję i to też, jak mam kontakt z zespołem Ascensji, często porównuję właśnie to do takiej wizyty u dentysty, a de facto ostatnio mam ogromne porównanie, bo miałem leczenie kanałowe, to powiem wam, że naprawdę po stukroć wolę implantację w Ascensja niż wizytę u dentysty jakokolwiek, ponieważ jest to bezbolesne, szybkie, przyjemne, wręcz czasami i jest wesoło, bo chirurdzy, którzy implantują, mają fajne poczucie humoru, które trafia w mój gust. Więc jeżeli ktokolwiek się boi tej implantacji, jeżeli ktokolwiek ma problem z tym, że faktycznie to jest implantowane i wciskane pod skórę, absolutnie nie ma takiego strachu, potwierdzam to, ja mówię, 7 implantacji, nie mam praktycznie widocznych blizn, są, oczywiście, że one są, one gdzieś tam drobne, takie kropeczki po tych małych nacięciach się zdarzają, taki mały ślad, dokładnie, to go nawet ciężko to nazwać blizną. Oczywiście to zależy też trochę od umiejętności chirurga, ale firma dba o to, żeby ci chirurdzy byli dokładnie przeszkoleni, mieli umiejętności do tego, żeby to dobrze implantować z zostawieniem jak najmniejszego śladu. Ważna informacja tutaj, Ewa pewnie potwierdzi, że jeszcze pamiętam moje pierwsze implantacje, gdzie sensor był, co implantacja było zmieniane miejsce, aktualnie tak. Ile można w jedno miejsce, Ewa? Tak, w sumie, znaczy może nie w jedno miejsce, tylko z jednego nacięcia, to tak naprawdę można nawet w sumie 6 sensorów założyć, dlatego że najpierw zakładamy prosto z jednego nacięcia, potem z tego samego nacięcia, ale pod kątem, żeby nie w tą samą kieszeń, tylko robimy nową kieszeń, potem drugą, potem przeciwstawnie. Więc tak naprawdę z jednego nacięcia na jednym ramieniu nawet do 6 sensorów, ale oczywiście to też jest indywidualne w zależności od preferencji osoby, która używa Eversensa. Czyli to jest trochę tak, że to nie jest jedno nacięcie na pół roku, tylko to jest jedno nacięcie nawet na 3 lata. Dobrze tak, okay. Dokładnie tak. Dobrze liczysz, że jesteś lepszy z matematyki niż ja. George, a powiedz mi, czy ty się w ogóle obawiałeś pierwszej implantacji? Coś ty. Znaczy, nie, ja się jarałem pierwszą implantacją. No jestem tym, wiesz, wariatem, który absolutnie da się pociąć, nie, na nowych technologii, więc tu trochę to tak namacalnie to wyglądało. Faktycznie ja się strasznie jarałem tym, zresztą jak tylko się położyłem, to patrzyłem dokładnie, starałem się zobaczyć w ogóle, co tam się dzieje, ale no niestety nie było mi dane zobaczyć wszystkiego. Jest taka ta płachta, chusta i ona tak zasłania, że w ogóle dla osób, które są jakieś wrażliwe, to nic kompletnie nie widać i nawet dopiero na zdjęciach mógłbym zobaczyć albo na filmie, jak to fizycznie wyglądało. Także absolutnie ja się jarałem tym i szedłem na tą implantację z taką dozą fajnych emocji, że kurczę, czekam, kiedy będę miał ten sensor pod skórą, nie? To ja potwierdzam, że Jerry jest nakręcony, ponieważ przy ostatniej implantacji kazał nagrywać film, żeby widział, jak to wszystko wygląda. Jerry, nie wiem, czy powiedziałeś, czy mi umknęło to, ale implantowany byłeś w kilku placówkach w Polsce, nie w jednej, w kilku, czyli masz takie dosyć bogate doświadczenia, jak to wygląda w różnych miejscach. Tak, byłem implantowany w Gdańsku, byłem implantowany w Gdyni, byłem implantowany w Krakowie, byłem implantowany w Warszawie. Czyli w sumie już w 4 tak naprawdę ośrodkach. I powiem szczerze, no każdy miał swój urok, bo każde to miejsce było dość oryginalne, to jest ciekawostka, ale też każde było bardzo profesjonalnie przygotowane, więc doświadczenia są zawsze pozytywne. Zresztą ci lekarze, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam ten poczucie humoru sobie mają i wiedzą, jakby podchodzą bardzo pozytywnie do pacjenta i bardzo profesjonalnie, więc się odczuwa taki super komfort tego, że jestem w profesjonalnych rękach i tam mi się nic złego nie stanie. Zresztą jak się tą implantację przeżyje, się zobaczy te wszystkie procedury, jak to wygląda, że to jest wszystko takie sterylne, czyste, poukładane, każdy element do każdego się łączy i spina, to w ogóle też jakby jest taki spokój wewnętrzny, że jestem w dobrym miejscu, w dobrych rękach. Tak, dbamy o to, żeby tak było. Jerry, to jest twój 7 sensor, czyli to już trochę czasu upłynęło, jak ty korzystasz z tego rozwiązania. Powiedz mi tak z perspektywy czasu, czego nauczył ciebie Eversense? Eversense pod kątem funkcjonalności jako CGM, to jest najważniejsze w tym wszystkim, nauczył mnie tego, że warto po prostu korzystać z CGM-u.
podstawa, tak? Tego, że możemy swój poziom cukru obserwować, mieć go cały czas na niego wgląd, na wszystkie trendy, no i na dane, które widzimy. Dokładnie, w czasie rzeczywistym, ale też w historię danych warto mieć. Tutaj system też to wspiera, bo musimy z tego też pewne wnioski wyciągać. Wiesz co, Eversense też, może nie to nawet, że nauczył mnie, ale pozwolił mi, co zawsze podkreślam, żyć bardzo komfortowo, nie? To jest trochę tak, jak nie udało mi się tego zdjęcia, przy najbliższej okazji, jak będą wakacje, pokażę takie zdjęcie, jak wygląda moje pakowanie się na wyjazd odnośnie wyjazdu wakacyjnego, bo tutaj macie zdjęcia teraz mojej rodziny z wakacji zeszłorocznych, to prawda jest taka, że ja nie muszę dzięki Eversense'owi zapakować tych miliardów pudełek, ogromnej walizki i drugiej walizki, bo mój wyjazd ogranicza się do kilku plastrów i ładowarki, żeby zabrać ze sobą tak naprawdę, więc absolutnie ilość bagażu, który wożę ze sobą, jest dużo mniejszy. Zresztą nieraz się też z sobą, Ewa, widzimy w Warszawie na jakichś tam spotkaniach, czy nawet ostatniej plantacji, no to jest tak, że ja nawet nie myślę o tym, co muszę zapakować, bo ja mam w mojej saszetce glukometru, plastry i ładowarkę, i po prostu, a że glukometr zawsze ze sobą zabieram, no to razem ze mną zawsze wszędzie jeździ i nie muszę o tym myśleć, o tych przedłużeniach, o tym, czym się zaraz sensor nie skończy, albo wymieniać go w jakichś dziwnych okolicznościach, albo po prostu być bez podglądu na poziom cukru, bo mi się skończył w trakcie podróży sensor, nie? I musi dwie godziny rozgrzewać. Więc nauczył mnie tego, że można też, może nie nauczył, ale pokazał mi to, że z tuczu da się żyć jeszcze bardziej komfortowo, jeszcze wygodniej i nie czuć sobie na tego bagażu, tych wszystkich sprzętów, o których mówiłem na początku, że tego jest dużo, nie? Mamy tą pompę, mamy CGM, mamy glukometr, mamy paski, mamy peny, mamy pętle, mamy piloty do pomp patchowych i tak dalej. Tego jest tyle, że głowa gdzieś tam wybucha. I to mi pokazało, że można żyć z tym trochę bardziej komfortowo. Ja lubię twoją opowieść o usypianiu dzieci. Tak. Wiecie co, bo transmitter Eversense'a ma tą funkcjonalność, że on działa niezależnie od smartfona i też wibruje w bardzo delikatny sposób w momencie, kiedy wychodzimy poza zakres ustawionego poziomu cukru, jeżeli chodzi o normoglikami, ale też te zakresy są w aplikacji ustawialne. I jak ktoś ma małe dzieci, to zna ten moment, kiedy leżymy z dzieckiem, czytamy mu, usypiamy i nagle coś nam zadzwoni, bo mamy niski cukier, albo nagle coś się, jakiś alarm się włączy, albo ktoś nawet zapuka do pokoju, tak, i wejdzie, no i generalnie kolejną godzinę znowu usypiamy dziecko, bo dziecko się totalnie rozprasza. Eversense o tyle jest fajny i to bardzo lubię w nim, że jeżeli leżę już z moimi dziećmi i jakby czytamy sobie do snu, to jeżeli wychodzę gdzieś tam poza tą normoglikami, mam powiedzmy 190 cukier, tak, czyli powiedzmy 180 gdzieś tam ten alarm mam pierwszy ustawiony, to on mi delikatnie wibruje na ramieniu, dziecko spokojnie leży, tych wibracji nie słyszy, on jest bardzo taki dyskretny, więc absolutnie jest to jedna z ważniejszych funkcji dla mnie osobiście na tym etapie mojego życia, ale też, o czym warto podkreślić, w związku z tym, że biznesowo często mamy różne spotkania, ja sam jakby prowadzę własną działalność, jestem finanserem marketingowym, jeżdżę na jakieś spotkania z klientami, to jest spotkanie, jest jakaś grupa ludzi, mam jakiś warsztat, mam jakieś burze mózgów albo jakieś po prostu najzwyklejsze spotkanie biznesowe, to też jest tak, że w przypadku niskiego cukru nie dzwoni mi alarm w telefonie i nie wyje mi mózgu, nie rozwala, tylko jest to delikatna wibracja, ja po prostu wyciągam się z kieszeni dextro, dojadam to dextro i dalej jestem w tym spotkaniu, nie rozpraszając, nie psując całego flow pracy, który gdzieś tam został przez ostatni czas wypracowany, więc absolutnie to też jest duża zaleta tego transmitera, który jest po prostu niezależny od wszystkiego. Ja może jeszcze dopowiem jedną rzecz, Jerry, bo ty mówisz o rzeczy, które jest dla ciebie oczywiste, ale gdzie ten transmitter wibruje? Transmitter jest przyklejony na ramieniu i te wibracje państwo czujecie na ramieniu. Nie słyszy ich otoczenie, tylko czujecie państwo. One są inne dla wysokiego poziomu cukru i inne dla niskiego poziomu cukru. I to tak jakby też daje komfort, o którym mówi Jerry, ale też zapewnia bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie dotyczące jakby reimplantacji, czyli jak skończy się działanie jednego sensora i są wakacje, co wtedy? Nie trzeba wymieniać tego z dnia na dzień. Można wymienić wcześniej, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Zawsze możemy się umówić na dogodny termin dla państwa i zaimplantować kolejny system. Jerry, ja wiem, że jesteśmy też po czasie, więc jakbym chciała kończyć to spotkanie. Myślę, że czas chyba teraz na przedstawienie Agnieszki.
Tak, słuchajcie, to jest bardzo ważna w tym wszystkim informacja. Tu jeszcze chciałem to zdjęcie pokazać na szybko, ponieważ tu widać też tą dokładność Eversensa i porównanie przy dokonywaniu kalibracji, jak blisko te wszystkie wyniki są, jeżeli chodzi o poziom cukru i na glukometrze i w systemie, w aplikacji. Ale tak, no warto przestawić. Słuchajcie, za niedługo, a już za moment, pojawi się nowa osoba w naszym zespole ambasadorów marki Eversense. Będzie to Agnieszka. Wielu z Was może ją kojarzyć z jej słynnego już na dzień dzisiejszy patrolu witaminowego. Agnieszka będzie niedługo implantowana. Ewa, przypomnij mi, czy już jest zaimplantowana? Nie, będzie za chwilę, jak wróci z wyjazdu za granicę, będzie za chwilę implantowana. Już jest na przyszły tydzień umówiona implantacja. Tak, także pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę. Cieszymy się bardzo, że będzie to pierwsza w naszym składzie od dłuższego czasu kobieta, która pomoże i mam nadzieję, że z Agnieszką wspólnie pokażę Wam troszeczkę też to życie z Eversensem i ona też ze swojej perspektywy jako kobiety pokaże Wam, że warto z Eversensa skorzystać. Agnieszko, witamy w zespole, czekamy na pierwsze relacje Twoje z tego systemu i trzymam mocno kciuki za to, żeby tam Ci się wszystko poukładało. Jeszcze możemy powiedzieć, że gdybyście Państwo chcieli Agnieszkę obserwować, to na Facebooku i Instagramie z Witaminowy Patrol. Natomiast tu się pojawiło jeszcze pytanie, na które muszę odpowiedzieć. Czy plaster trzyma pół roku? Plaster wymienia się każdego dnia, jeżeli dobrze rozumiem pytanie. I na każdy dzień jest nowy plaster, w związku z tym jest możliwość zadbania o higienę skóry i nie wywołuje też podrażni. I było pytanie dotyczące danych. Dane mamy w aplikacji i jest program w chmurze do analizy danych, DMS nazywa się. Ale jeśli Państwo potrzebujecie informacji bardziej szczegółowych, zapraszam na stronę firmy Ascensia. To wystarczy w Google wpisać poznajcukrzycę.pl. Wyskoczy strona firmy, pojawi się strona firmy Ascensia i tam będą zakładki dotyczące wszystkich produktów firmy Ascensia i Eversensa. I tam o Eversensie Państwo macie bardzo dużo informacji, są filmy, są wywiady z różnymi osobami, między innymi z Jerem. Dokładnie. Słuchajcie, z mojego punktu widzenia jeszcze jako pacjenta, tak sobie pomyślałem też dzisiaj chwilkę, że my z Michałem mamy bardzo podobny staż, jeżeli chodzi o chorobę. Jesteśmy troszeczkę podobni wiekiem i stażem, bo ja zachorowałem w 2005 roku i świetnie to Michał pokazał, że w tamtych czasach ja korzystałem z glukometru, który mierzył poziom cukru 2 minuty. Po minucie trzeba było wytrzeć krew z paska, wsadzić pasy do glukometru, dopiero wtedy pojawiał się wynik. Teraz mamy świat, gdzie słuchajcie, mamy implantowany czujnik pod skórą. To jest fakt, to od nawet kilku lat już tak naprawdę istnieje, ale to jest coraz lepsze. Za chwilę, sorry, że to Ewa zdradza, ale to są oficjalne informacje już spłynące ze Stanów. Za chwilę będzie roczny Eversense, może za chwilę, tak trwają już powiedzmy badania i czas, żeby wdrożyć rocznego Eversensa, więc tych naciąć będzie jeszcze mniej. Będziemy przez 365 dni tak naprawdę mogli takiego sensora używać i to, co powiedziałem na mojej prezentacji pierwszej, trwają prace nad takim CGM-em w Sensonixie, który nie będzie potrzebował transmitera. To jest, słuchajcie, coś, co w ogóle mi totalnie po prostu jest dla mnie mind blowing, rozwala mi mózg, to w jakim kierunku te technologie idą. I oczywiście każdy CGM jest dla kogoś, tak? Ja bardzo mocno wierzę w Eversensa, ponieważ to dla mnie niesamowicie komfortowy system i sam fakt tego, że jest teraz refundowany i można go trochę taniej dostać, jest oczywiście do wykorzystania i polecam każdemu, żeby z niego skorzystał. Niestety 18+ jest tutaj wymagane lub za zgodą rodzica troszeczkę wcześniej, ale też Ewa chyba nie zdradza niczego szczegółowego, że trwają jakby próby i są podejmowane aktywności na to, żeby też obniżyć ten wiek, szczególnie chyba w Stanach, tam jest rozmowa o 12-letnich, 12 lat, że można będzie implantować, nie? Tak, ale jak będą oficjalne rekomendacje, będziemy o tym dokładnie mówić. Dokładnie. To są na razie nieoficjalne, chociaż też w internecie można informacje znaleźć oficjalnie w Stanach, że trwają nad tym prace i badania, żeby takie możliwości były. To w końcu do nas też przyjdzie. To jest trochę tak, że my jesteśmy zawsze trzecią falą, ja to nazywam, pod kątem każdej technologii, że najpierw są Stany, później jest zachodnia Europa, dopiero później jest Polska. To widać pod kątem każdego wdrożenia CGM u nas w kraju, że tak faktycznie to wygląda. Dobrze, Ewa, czy chcesz to podsumować na koniec?
Jest najlepsze podsumowanie. Że Eversense jest systemem ciągłego monitorowania glukozy w czasie rzeczywistym i to daje duże bezpieczeństwo Państwu. Zapraszam na stronę, tam są wszystkie informacje dotyczące Eversense. Nie będę zabierała więcej czasu. Dziękuję za uwagę, dziękuję za pytania. Dziękujemy bardzo. Ja z mojej strony również dziękuję i przepraszam z góry, że troszeczkę więcej mnie było, bo musicie wiedzieć, że ja bardzo się mocno broniłem przed tą prezentacją, żeby nie brać w niej udziału, bo mam wrażenie, że dzisiaj będziecie mieli mnie dość po całym dniu prelekcji, ale wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie i cieszę się, że mogłem z wami się tymi moimi doświadczeniami podzielić. I ja zapraszam z kolei na mojego Instagrama, bo tam dalej będę w Eversense pisał i mówił i gadał i nawijał o tym, jak fajny jest ten system w różnych aspektach mojego życia codziennego. I nie tylko, tylko czym się zajmuję, zarówno zawodowo, jak i z pasji. Także dziękuję Ci raz jeszcze, dziękuję firmie Ascensia za bycie partnerem. Bardzo. Bardzo było miło Ciebie tutaj u nas gościć i do zobaczenia pewnie jakoś tam na łączach niebawem.